Ponad ćwierćkilometrowy odcinek ulicy Kopernika zyskał nową nawierzchnię. Remont był konieczny, bowiem na tym fragmencie budowano kanalizację deszczową i sanitarną, stąd konieczna była rekonstrukcja zniszczonej jezdni oraz chodnika. Na części tego odcinka była też przeprowadzana inwestycja związana z budową kanalizacji deszczowej. Tu przy odwodnieniu części bloków, części terenu przy osiedlu Kopernika przeprowadzono również budowę kanalizacji sanitarnej. Po części jest to też odtworzenie nawierzchni na tym zakresie. Dbamy o to, widzimy, jakie są problemy z intensywnymi opadami deszczu. Dzisiaj jest taka rzecz, że mamy suszę, ale jak zacznie padać, to bardzo intensywnie, w krótkim czasie olbrzymie ilości wody. Próbujemy teraz budować większe odcinki kanalizacji deszczowej, żeby była ta kanalizacja drożna i żeby więcej wody powierzchniowo ściągać do kanalizacji. Jest wykonywane nakładka warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na długości 260 metrów. To jest efektem tych prac, które były w ubiegłym roku prowadzone, polegające na budowie kanału deszczowego w tej części ulicy. Świadomie wykonawca tamtej części nie odtwarzał ulicy w tym standardzie, który powinien to zrobić w normalnych warunkach, bo mieliśmy już w planach wykonanie remontu tego odcinka, który był na najgorszym stanie, jeśli chodzi o całą ulicę Kopernika. No i to jest to, co widzimy, czyli układanie tej chwili nawierzchni asfaltowej. Częściowo jest również około 300 metrów chodnika. Wymienione zostały ponad 200 metrów krawężnika, który był w najgorszym stanie. I to jest w zasadzie wszystko, co tutaj było zrobione. 1700 metrów kwadratowych z długości bieżącej 260. A odcinek ważny ulicy Kopernika, remont generalny nawierzchni. Mimo wakacji trwają te prace remontowe. Firma ze Starachowic, Budromas. 180 tysięcy to taka wartość realna tych prac. Przepraszam z tego miejsca za utrudnienia tutaj mieszkańców w szczególności, bo w tym momencie, kiedy jest taka intensywna praca z asfaltowaniem, te utrudnienia są i ta uciążliwość jest. Ale za chwilę po wykonaniu tego remontu wszyscy widzimy inną jakość, inną nawierzchnię. Na tym odcinku jest, jak pani spojrzy w drugą stronę, jest całkiem przyzwoita do Sienkiewicza, od tego miejsca, w którym stoimy. Nie wymaga remontu, była remontowana rok temu, także to proszę wziąć pod uwagę. Z drugiej strony od Iłrzeckiej też jest dobrej kondycji. Powinny się zakończyć te prace do końca tygodnia, bo tak jak widzimy, dzisiaj zostanie położona cała nawierzchnia tego głównego ciągu. Na jutro są planowane wykonanie zjazdów na poszczególne drogi boczne. No i dokończenie tej nawierzchni chodnika, no i posprzątanie po wykonawcy. Także to myślę, że do końca tygodnia się zakończy. Znaczy, prace zaczęły się w połowie czerwca, głównie polegające na tym, że właśnie wymienialiśmy ten krawężnik i nawierzchnię chodnika, no i dzisiaj jest ten jak gdyby taki finałowy etap rozpoczęty. Staramy się, aby nasze drogi były sukcesywnie reparowane, poprawiane, odbudowywane, przebudowywane w różnych częściach naszego miasta. W tej chwili za chwilę powinna być remontowana ulica Kwiatowa. Zobaczymy, co wyjdzie z Józefówką, więc takich bocznych uliczek też mamy. I w kolejności, tak jak mówię, przyjęty harmonogram, próbujemy tę ulicę remontować. Jeżeli się to uda pogodzić z wymianą uzbrojenia, to jest jeszcze lepiej. I tu mamy taką właśnie rzecz na Kopernika. Po ponad roku nieskutecznych zabiegów i kilkukrotnych przetargach udało się w końcu wyłonić firmę, która nie tylko przywróci blask Pałacykowi Wielopolskich w Częstocicach, czyli siedzibie Ostrowieckiego Muzeum. Przede wszystkim przeprowadzi szereg prac renowacyjnych na terenie wpisanej już na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO kopalni Krzemienia Pasiastego. Dzięki temu ułatwiony dostęp do tego unikatowego zabytku będą mieli niepełnosprawni. Poprawi się także ekspozycja podziemi i co najbardziej spektakularne, zainstalowana zostanie stała ekspozycja prezentująca najcenniejsze artefakty pochodzące z terenów wpisanych na listę UNESCO. Przypomnę, pomiędzy Muzeum a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego została podpisana pod koniec roku 2017. Ze względu na to, że nie realizowane były wszystkie postanowienia wynikające z tej umowy, dopiero w tym roku udało się przeprowadzić postępowanie przetargowe skuteczne z tego powodu, że wpłynęły
prawidłowo przygotowane oferty. Niemniej jednak wartość zarejestrowana w ofertach, a w przygotowaniu finansowym znacznie była wyższa. W związku z tym dążyliśmy do tego, aby zapewnić tą lukę finansową. Na dzień dzisiejszy te trudności zostały pokonane. Powiat Ostrowiecki, starostwo do całego projektu dołożyło do pierwotnej kwoty ponad 3,5 miliona złotych. I dzisiejsza wartość podpisywanych dwóch umów związanych z pracami przy Pałacu Wielopolskich na kwotę 6 milionów 420 tysięcy oraz na rezerwat Krzemionki 4 miliony 450 tysięcy złotych. To jest 2/3 realizacji całego projektu, który ujęty był we wspomnianym przeze mnie działaniu opisanym w umowie pomiędzy Muzeum a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przede wszystkim jest szyb windowy w głąb kopalni. To są remonty dwóch budynków naszybowych. To jest wydrążenie około 20-metrowego chodnika, który usprawni ruch turystyczny. To jest przebudowa infrastruktury zewnętrznej zarówno na polu górniczym, jak kładki, która prowadzi do samych budynków naszybowych. To jest jeszcze instalacja wewnątrz kopalni elektryczna, no i szereg takich drobniejszych jeszcze elementów. To są te najważniejsze, które wymieniłam. Mamy doświadczenie, osobiście ja mam też uprawnienia konserwatorskie. W Radomiu realizowaliśmy kilka obiektów, które są pod opieką konserwatora zabytków. Ciężko powiedzieć o niespodziankach, tak, bo jakbym się czegoś obawiał, to bym się umowy nie podpisywał, także nie wiem, co nas może spotkać. Wydaje mi się, że dokumentacja została przygotowana w sposób prawidłowy, rzetelny i nic nas nie zaskoczy. Takiego, czego byśmy nie zrealizowali i co mogłoby powstrzymać pracę. Na chwilę obecną będziemy realizowali sami. Zobaczymy, jaki będzie dokładny harmonogram ustalony z panią dyrektor, tak żeby powiedzmy jak najmniej tutaj utrudniać pracę muzeum. Bardzo chcemy, żeby rzeczywiście ten napływ turystów, o którym pani redaktor mówi, utrzymać jak najdłużej. Zresztą on już jest wzmożony, więc to wszystko będę Państwu mogła powiedzieć na bieżąco w momencie, kiedy będziemy mieć harmonogram wykonania prac. Projekt przewiduje jeszcze jedno zadanie, na które jest rezerwa finansowa w ramach całego projektu w wysokości 2,5 miliona złotych. To jest tak zwana wystawa stała. Chcemy, żeby postępowanie w zakresie wystawy stałej odbyło się do najpóźniej, żebyśmy mogli mieć taki kontrakt na ręku do miesiąca września bieżącego roku. Jest wystawa w przygotowaniu tak zwanym ostatecznym, można powiedzieć. W tej chwili trwają prace nad szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi wynikającymi ze sposobu zasilania, no można najogólniej powiedzieć okablowania. Merytorycznie wydaje się, że jest na ten moment opanowane. Żeby można było to, co mamy w wyobraźni w opisach, przenieść w jakiś obraz rzeczywisty. Spore zaangażowanie finansowe jest tutaj ze strony starostwa. Bo na dzień dzisiejszy mamy umowę, która przewiduje udział finansowy ministerstwa w kwocie ponad 7,6 miliona złotych, a udział starostwa na dzień dzisiejszy jest w kwocie 5 milionów złotych. Przypominają sobie Państwo, że był taki moment i on nadal trwa. To jest taki, którym ta luka finansowa, która wytworzyła się pomiędzy kwotami przewidzianymi, a tymi, które wyszły w wyniku przetargu, wynosi netto ponad 2,8 miliona złotych i o tą kwotę zabiegać będziemy do zwrotu, jakby można powiedzieć, czy też do sfinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mamy w tym zakresie bardzo dużą pomoc, duże zaangażowanie. Trzeba zaznaczyć, że wynegocjowaliśmy w ministerstwie zmianę terminu realizacji tych zadań do 30 czerwca przyszłego roku. Liczymy na to, że ten termin, który jest jako termin rejestracyjny wszystkich wydatków kwalifikowanych, zostanie tutaj w ramach realizacji tego projektu dochowany.